Miniony weekend czwartoligowcy nie rozpieszczali nas licznymi trafieniami. W piątej serii spotkań obejrzeliśmy zaledwie 22 bramki. Niskie wyniki sprawiły jednak, że na wielu stadionach rozstrzygnięcia stały pod znakiem zapytania do ostatnich sekund. Sponsorem tytularnym rozgrywek jest Artboot Group, deweloper przestrzeni premium. Było tak chociażby w Gnieźnie, gdzie kolejkę otworzyły Mieszko i chodzieska Polonia. Jako pierwszy do siatki trafił najlepszy strzelec ligi, Adam Konieczny. Trzy minuty przed końcem na to trafienie odpowiedział jednak Enrico Witczak, tym samym dając gościom punkt. Dublet Jędrzeja Wosiaka zapewnił Polonii Leszno komplet punktów w starciu z Nielbą Wągrowiec. Goście wynik meczu otworzyli 8 minut przed przerwą. Wosiak drugie trafienie dołożył w 20 minucie drugiej części gry, gdy wykończył szybką kontrę. Nielbę było stać na gola kontaktowego, który jednak ostatecznie nie wpłynął na podział punktów. Tylko jedno trafienie zobaczyli kibice w Gołuchowie. Kacper Zmyślony strzałem z 78 minuty dał ekipie Żubra wygraną nad Beniaminkiem ze Ślesina. Cztery bramki padły w Kobylnicy i co ciekawe wszystkie między 50 a 56 minutą. Gości ze Stęszewa na prowadzenie wyprowadził Adam Borkowski. 120 sekund później ich zaliczkę podwoił Witold Walkowiak, który wykazał się przytomnością pod bramką. Trzeciego gola do zdobyczy Lipna dorzucił po kolejnych kilkuset sekundach Dawid Kaczmarek, który pięknie przymierzył zza szesnastki. Gospodarze odpowiedzieli na tę kanonadę jednym trafieniem, którego autorem był Szymon Dzichowski. Podział punktów w Kościanie, gdzie Obra grała z Polonią Golina. Wynik już w piątej minucie otworzył Szymon Słoma. Odpowiedź gości nadeszła w samej końcówce. Rezultat uderzeniem głową w trzeciej minucie doliczonego czasu ustalił Maciej Adamczewski. Najbardziej przekonującą wygraną odniosła w sobotę Wiktoria Września, która grała z Centrum Ostrów Wielkopolski. W pierwszej połowie gospodarze tylko raz cieszyli się z bramki. W 27 minucie bramkarza przyjezdnych pokonał Kamil Kanior. Kolejne trafienia zostały dołożone po zmianie stron. Najpierw drugą bramkę dla Wrześnian zdobył Arkadiusz Wolniewicz po dobrej, indywidualnej akcji. Pięć minut później swoje nazwisko na listę strzelców dopisał Jakub Groszkowski. Natomiast czwartego i jak się miało okazać ostatniego gola zdobył na kwadrans przed ostatnim gwizdkiem Jankowski. Po przerwie padły wszystkie bramki w Jarocinie. Jako pierwsi z trafienia cieszyli się goście, bo w 55 minucie bramkarza Jaroty pokonał Radosław Bachowski. Gospodarze nie zakończyli jednak meczu z pustymi rękami. Strzał Maćkowiaka zapewnił im jeden punkt do ligowej tabeli. Czwartą wygraną z rzędu odniosła w sobotę Wiara Lecha. W sobotni wieczór na Śródce pokonała Ostrowie, a wynik meczu otworzył Mateusz Pacek. Goście mieli szansę na wyrównanie, jednak Nawrowski obronił strzał z 11 metra. Niewykorzystana sytuacja zemściła się na gościach w końcówce, gdy gola pieczętującego wynik zdobył Mankiewicz.
Jedyne niedzielne starcie odbyło się w Śremie, do którego przyjechał Huragan. Jako pierwsi bramkę zdobyli gospodarze, a konkretnie Maksymilian Chyżyk. Huragan wyrównał na kwadrans przed końcem, gdy Pech trafił z rzutu karnego. Niestety nagranie drugiego trafienia do nas nie dotarło. Liderem z kompletem punktów pozostaje Lipno Stęszew. Na drugie miejsce awansowała Wiara Lecha. Tabele zamykają z zaledwie jednym punktem na koncie drużyny ze Ślesina i Ostrowa Wielkopolskiego. W klasyfikacji strzelców Adam Konieczny powiększył swoją przewagę do 2 trafień. 6. seria gier to 1 spotkanie w piątek i 8 w sobotę. Do zobaczenia na trybunach.